Ta audycja powstaje dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Witam Państwa serdecznie, Hanna Maria Giza. Dzisiaj temat bardzo szczególny. Masoni, wolnomularze, loże masońskie, owiane woalem tajemnicy... Ubarwionej licznymi legendami ja przywołam jedną z tych legend, podobno symbolicznym aktem założycielskim masonerii jest zabójstwo mistrza z powodu tajemnej wiedzy, zaklętej w słowie, którą posiadł i nie chciał jej zdradzić, a później jego wskrzeszenie i przekazanie słowa królowi Salomonowi. A było tak według tej legendy, w X wieku przed naszą erą. Wielki budowniczy i architekt fenicki Hiram Abif, na polecenie króla Tyru Hirama I, przybył, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, z ekipą budowlaną do Jerozolimy, aby znieść świątynię na górze Moria dla króla Salomona, syna Dawida. Mistrz Hiram Abif, jako jedyny człowiek, opanował nie tylko wszystkie tajniki wznoszenia niezwykłych budowli. Ale także poprzez wtajemniczenie w słowo, posiadał wiedzę uniwersalną wyjaśniającą wszystkie prawa rządzące wszechświatem i życiem na ziemi, a więc wiedzę boską. Do jej ujawnienia próbowali go zmusić trzej robotnicy, murarze, ponieważ nie chcieli jej zdradzić, zabili go w okrutny sposób. Czy to możliwe? Że taka ponura legenda z zabójstwem w roli głównej stała się zaczynem ruchu zbratania się murarzy, fundamentem, na którym powstało wolnomularstwo. Witam w studiu gości, którzy, mam nadzieję, odpowiedzą nam na to pytanie i na wiele innych. Profesor Tadeusz Cegielski, historyk, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2000-2003, wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski. Witam, panie profesorze. Dzień dobry. Kłaniam się słuchaczom, kłaniam się, pani redaktor. Naszym drugim gościem, z którym łączymy się online, jest pan profesor doktor habilitowany Łukasz Tomasz-Sroka, historyk, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Historii XIX wieku. Witam, panie profesorze. Kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za zaproszenie. Audycję realizuje Borysław Kozielski, jak zwykle. Zanim wrócimy do tej mrocznej legendy, którą przywołałam, przypomnę pewien fakt historyczny. Otóż, proszę Państwa, w styczniu tego roku upłynęło 300 lat od wydarzenia, o którym nie wszyscy wiedzą. Otóż, 17 stycznia 1723 roku została wydrukowana pierwsza konstytucja wolnych mularzy autorstwa Jamesa Andersona. Proszę panów, czy współcześni wolnomularze uczcili tę rocznicę? Bo z pewnością pamiętają o tym. Profesor Tadeusz Cegielski. W ogóle ostatnie lata to jest okres świętowania. Różnych ważnych wydarzeń związanych z powstaniem masonerii spekulatywnej, a więc pewnej fazy w rozwoju tego ruchu. I to się już zaczęło około 2015 roku, ponieważ dwa lata później, dwa lata później, przypadło tak symbolicznie 300 lat od powołania pierwszej. Takiej skutecznej, skutecznej struktury organizacyjnej lóż Nowego Typu w Londynie. Tak, i ja o tym jeszcze też I powiem. właśnie w konsekwencji ukazały się owe constitutions. No ja bym tutaj do tego ten miną nie przykładał może tak wielkiej wagi. Statuty to po prostu zbiór przepisów. A w, oczywiście, później w nawiązaniu do, do, do tego terminu używano, zarówno w języku angielskim, ale także w języku polskim, terminu Konstytucja. Konstytucja to była przecież ustawa sejmowa, prawda? Ale potem właśnie była ustawa sejmowa 3 maja, czyli, czyli Konstytucja. No to tyle, ja sam się trochę przyłożyłem do dość. No, jakby świętowania tej rocznicy, ponieważ przełożyłem całość tych konstytucji. To jest dość obszerny dokument, on liczy 69 pagin, plus jedna strona reklam, o, szalenie ważnych z punktu widzenia analizy historycznej. No przełożyłem to na język polski, opublikowałem już tam no, kilka lat temu. Także no na pewno to jest ważne wydarzenie, ale jeszcze tylko gwoli ścisłości powiem, że to nie były pierwsze drukowane konstytucje masońskie, ale pierwsze właściwie skuteczne. To znaczy które sprawiły, że grupa organizatorów działających w Londynie w czterech lożach początkowo skupiła wokół siebie najróżniejsze organizacje nazywane lożami i ujednoliciła je. Ponieważ to jest ruch, który powstawał spontanicznie już w XVII wieku i te loże to były bardzo różnego rodzaju kluby, stowarzyszenia, etc. Poza tym, w ogóle ta data 1717 jest mocno symboliczna. No, sami Anglicy się zastanawiają. Ale ja mówię o dacie 23. No tak, aha, 23. No tak, ale ona się świetnie lat. No, no tak, tak, ale to, to ją trzeba traktować łącznie z tym 17 rokiem. No, tak. To jest właściwie całe, cała dekada poświęcona. I ciąg wydarzeń poświęcona początkom masonerii spekulatywnej no w Warszawie ja bym powiedział że symbolicznym momentem jest otwarcie tej wielkiej wystawy w Muzeum Narodowym która od września 2014 do stycznia 2015 no, przyciągnęła 80 tysięcy widzów, i śmiem twierdzić, że była największą wystawą tego rodzaju na świecie, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Co wiem, no, z jakby tutaj wiarygodnych Materiałów porównawczych. W Londynie, na przykład, odbyła się wielka konferencja naukowa w 2016 roku, prawda? Ja sam brałem udział w jakiejś też wielkiej konferencji naukowej muzealników, bibliotekarzy, archiwistów w 2017 roku w Londynie w siedzibie Wielkiej Róży Anglii. No więc, jak mówię, ta Biblia, jak się niekiedy mówi, masonów, czyli Konstytucja Jamesa Andersona się wpisuje w ten cykl, tym bardziej, że ona by bez tamtych wydarzeń wcześniej yy, yy, mających miejsce i fetowanych później, ona by nie miała miejsca. Dodałbym tylko jeszcze Pan z perspektywy profesor Łukasz Krakowa. Tak. tak, z perspektywy Krakowa upomnę się tutaj o zorganizowaną yy, przy wydatnej pomocy... Yy, no, nie yy, chciałem panu chyba na... odbierać, tak, oczywiście. Się, tak, w sprawiedliwej loży <laughs> przesąd zwyciężony. Zorganizowaliśmy bardzo dużą konferencję pod tytułem tak Wielość w Jedności, Jedność w Wielości. Konferencja ta zaowocowała tomem studiów, w których pomieszczone są dwa teksty pana profesora Tadeusza Cegielskiego, ale też znamienite teksty, zarówno naukowe, jak i teksty mające charakter świadectw, pisane ręką świadków historii. Świadków i współtwórców, jak w przypadku przedstawicieli chociażby lóż polskich działających w Stanach Zjednoczonych. I zgromadziła ta konferencja przedstawicieli w zasadzie wszystkich obiediencji masońskich działających na terenie Polski. Także też myślę, że duże wydarzenie, chociaż może bez takiego splendoru medialnego, ale na pewno o duży, dużych walorach naukowych. Wróćmy do legendy. Podobno masoński mit głosi, że po wykryciu tej zbrodni, o której mówiłam na wstępie w Jerozolimie, w świątyni jerozolimskiej, dokonanej przez muraży, król Salomon przywrócił Hirama do życia poprzez mistyczny uścisk dłoni. A pierwsze słowo, jakie wypowiedział wskrzeszony mistrz Hiram, no było właśnie owym słowem które stanowiło fundament kreacji wszechświata. To jest skojarzenie proste: na początku było Słowo, tak, rozpoczyna się Ewangelia Świętego Jana. Czy to ma coś wspólnego, czy nie? to panowie odpowiedzą. Czy rzeczywiście na korzeniu tej legendy o mistrzu Hiramie wyrosło wolnomularstwo? Na nicie o zbrodni, o morderstwie, o przestępstwie? Ale zaraz, zaraz, to w ten sposób byśmy zdezawuowali całą Biblię, bo przecież ilością gwałtu, przemocy i zbrodni, a przecież to fundament no, nie tylko tory, a więc judaizmu, ale i chrześcijaństwa. Więc ten argument, przepraszam, ale uważam, demagogiczny. Poza tym legenda tutaj przytoczona jest bardzo późna. Yy, ona nie ma, yy, yy, ona nie jest legendą założycielską wolnomoranztwa spekulatywnego, tylko jest legendą założycielską trzeciego stopnia wtajemniczenia. Yy, początkowo tutaj niektórzy uważają, że to w związku z cechową Proweniencjum masonerii, to, że ona się wywodzi prawda, z aktywności organizacji związanych z architekturą, ale także z ciesielstwem. Tu nie, nie możemy zapominać, że architektura średniowieczna i nowożytna to jest także mistrzostwo w dziedzinie ciesiołki. To jest poza tym budowa okrętów. Jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, a więc flota. To są dwa rzeczywiście bardzo poważne zawody, to znaczy muratora, rzeźbiarza, sztukatora, no i architekta i cieśni. I otóż yy, masoneria istniała już w XVII wieku jako taki właśnie spontaniczny ruch, troszkę o charakterze Takim kulturowym, etnograficznym, natomiast spekulatywna, to znaczy, że otrzymała pewną bazę no, ideową, że otrzymała pewne pogłębienie natury symbolicznej, ezoterycznej, stała się dopiero w XVIII wieku i to wcale nie w tym 1717 roku, ani nie 1723, kiedy James Anderson ogłosił tę konstytucję. Tylko zacznie jeszcze później. Natomiast ta legenda. Ona się pojawia w zapisie takim, jak tutaj pani redaktor przedstawiła, to znaczy to jest taka fabuła prawda, o Hiramie. Hiram, a syn wdowy, który miał być konstruktorem, w odróżnieniu od Hirama, króla Tyru. Król Tyru, Hiram jak najbardziej pojawia się w Biblii. Hiram Abif też się pojawia w Biblii, ale nie ma tam tak istotnej roli jak w tej legendzie. W tej legendzie on jest po prostu szefem prac budowlanych. Budowlanych, szeroko zakrojonych, a Biblii szczegółowo, bardzo księdze królewskiej i nie tylko szczegółowo opisanych. I e, pierwszy pełny tekst znajdujemy w 1730 roku. E, w, więc no, e, on się potem pojawi w drugim wydaniu. W drugim wydaniu Konstytucji Andersona w 1738 roku. I dzięki tej legendzie można było stworzyć stopień mistrzowski, i szybciutko z tego stopnia mistrzowskiego, czyli on jakby się podzielił na dwie sekwencje, powstał stopień czwarty. I te wyższe stopnie. Więc to jest bardzo ważna legenda. Ja sam napisałem no, analizę tej legendy chyba w trzech różnych, jak przy trzech różnych okazjach. Zamieściłem. Faktycznie tu bym się o tyle zgodził z panią redaktor, że nie ma dzisiejszej masonerii bez tej legendy. O, ona, ona konstytuuje pewną wizję, wizję wolnomulastwa jako ruchu ezoterycznego, który ma cel ezoteryczny, a nie cel etyczno-praktyczny, jak to było na początku: braterstwo, pojednanie, harmonia, prawda? Współdziałanie no, współdziałanie, co tu jest bardzo ważny taki element polityczno-religijny no przywrócenie choćby do minimum praw katolików w Anglii, szczególnie w Anglii, gdzie oni byli przecież bardzo za próby obalenia dynastii hanowerskiej sekowani i ta Wielka Loża Londynu była pierwszą w ogóle organizacją, która upomniała się o katolików. Zwróciłbym uwagę na to, że zarówno w Biblii, jak i w masonerii wszystko jest symbolem. I... O. Można odczytywać Biblię niekoniecznie jako w ścisłym tego słowa znaczeniu źródło, tak jak je rozumiemy w badaniach naukowych, biorąc do ręki druki urzędowe, czy źródło dokumentalne, nie dokładnie. W gruncie rzeczy jest to wykładnia pewnej idei o tym, że życie jest pewną drogą rozwoju, w której Jesteśmy ociosywani niczym ten symboliczny kamień w kierunku kamienia od całkowicie nieociosanego od profana, aż ku kamieniowi kubicznemu. I mowa jest w tej idei, w tej opowieści o tym, że czymś zgubnym jest próba drogi na skróty. Bo przecież należy przyjąć, że ci uczniowie, którzy zamordowali, Czeradnicy, to tak, byli. Czeradnicy już to w To zasadzie... bardzo ważne, że czeradnicy, bo oni uznali, że tak. oni już posiedli wszystkie rozumy. Właśnie, to do, do tego zmierzałem. Oni stali się uosobieniem trzech wrogów masonerii, a w gruncie rzeczy ludzkości: to znaczy kłamstwa, ignorancji, rozumianej też jako nietolerancja, i ambicji, ale rozumianych nie jako zdrowe ambicje, bo przecież te. Nas jakoś tam napędzają na co dzień w, w działalności, nawet naukowej, biznesowej, sportowej. Źle by było, gdybyśmy ich nie mieli, ale ambicji rozumianych jako niepohamowane rządze. I, I to pokazuje też, i tylko do jednej rzeczy jeszcze się odniosę, bo pani redaktor zaakcentowała, że ta historia, ta legenda jest na takiej ponurej osnowie, ale no znowuż zwróciłbym uwagę na to, że owszem. Może u swych początków ta legenda jest ponura, ale też dowodzi tego, że nawet w najbardziej dramatycznych wydarzeniach jest jakieś ziarno prawdy i dobra, na którym można budować. I przecież na tym, co dobre, co, co, co dobrego płynie z tej historii, no właśnie budowano ideę masońską, która polega na takim wzrastaniu. Uporządkowanym, ugładzonym, no to jest ten motyw, wracając tutaj do Konstytucji Jamesa Andersona bycia człowiekiem wolnym, ale wolnym w rozumieniu też niezniewolonym, bo nie chodzi tutaj tylko o niewolnika w takiej klasycznej postaci, jak kojarzymy to z systemem niewolnictwa, tylko zniewolenia wszelakiego. Wolnym i dobrych obyczajów. Tak bym to podsumował. Ale w tej legendzie jeszcze niezwykle istotną rolę odgrywa owo słowo, prawda? Cóż, to słowo znaczy. To przekazane po wskrzeszeniu mistrza, przekazane królowi Salomonowi. Co to, co to jest? Co to za tajemnica? No tak jak pan profesor powiedział, wszystko to jest symbolem. więc A czego to słowo symbolem jest to słowo? możemy rozumieć? Bardzo różnie no możemy odnieść się do Ewangelii Świętego Jana. Notabene w tak zwanych lożach świętojańskich, tych lożach trzech pierwszych stopni, niekiedy też nazywanych błękitnymi, prace loży one zawsze się zaczynają od takiego uroczystego otwarcia Biblii, właśnie na pierwszych wersach. Na początku było Słowo. Słowo, słowo było Boga. Tak I jest. E, to jest y, oczywiście symbol symboli. To jest klucz do wielu różnych symboli. Prawda? Trudno powiedzieć, że to słowo to ono oznacza to lub tamto, bo to by znaczyło, że jest znakiem. To tak jak róża jest też symbolem symboli w tradycji ezoterycznej, tak i tutaj słowo, ja bym nawet w jakiejś mierze te dwa symbole postawił, postawił koło siebie. No dla adepta, dla czeladnika, który właśnie przeżywa ten obrzęd inicjacji do stopnia mistrzowskiego, czyli takiego, który daje mu pełnie praw w loszy, prawda? On staje się tym pełnowartościowym, mogącym pełnić ważne funkcje bratem, prawda? Członkiem konkretnej, konkretnej loszy, z konkretnymi przywilejami, ale też bardzo poważnymi obowiązkami. Więc no, ja tak trochę pół żartem, pół serio, ale pół serio mówię, że legenda tutaj tak pięknie przytoczona przez Panią redaktor, to jest opowieść o powstaniu związków zawodowych. Bo kimże są owieczeradnicy? To samo pomyślałam. Ależ tak, oni, co oni o nim mówią i to jest zapisane literalnie, że my już posiedliśmy wiedzę taką jak mistrzowie. A tam jeszcze jeden szczegół bardzo ważny. To słowo dosłownie, dosłownie właśnie, nie jako symbol, ale dosłownie było hasłem tajemnym, po wypowiedzeniu którego czy może pokazaniu którego, tego nie wiemy, otrzymywało się zapłatę mistrza. Bo tam wszyscy pracownicy byli podzieleni na trzy grupy. Na takich zwykłych, na czeladników i na mistrzów. No więc oczywiście mistrzowie otrzymywali wyższą zapłatę. I w tej legendzie wyraźnie się mówi o tym. Czeladnicy mówią do Hirama, swojego zwierzchnika, my już jesteśmy na poziomie mistrzów i chcemy otrzymywać zapłatę mistrzowską. Na co on odpowiada? Że będą, jak przyjdzie moment, to zostaną właśnie mistrzami wtedy będą znali to słowo. I to, że zabili go, to dlatego, że on nie chciał tego słowa wyjawić. Prawda? Czy uznał, że oni jeszcze nie są gotowi? No, oni oczywiście zdecydowanie uważają, że nie są gotowi, ale mistrz Hiram, Hiram Abif. Syn wdowy. No, będę, to nie jest bez znaczenia, to określenie, które znajdujemy na kartach Biblii, ponieważ właśnie wolnomularze będą sami siebie nazywać dziećmi czy synami wdowy. Więc oni powiedzieli, że oni mają otrzymywać wyższe płace, on powiedział, że nie. I oddał życie. No, jest teraz pytanie, czy no, warto było oddawać życie, prawda, za taką sprawę natury, no, jakby finansowo-organizacyjnej. Otóż od razu jakby no, dotykamy kwestii, że tam coś było jeszcze w tym słowie, prawda? Że ono no, posiadało jakąś moc, prawda? No, ono wiązało się z jakąś wiedzą, prawda? I to wiedzą, niedostępną dla zwykłych. A z tymi czeladnikami to sprawa jest historycznie jakby prawdziwa, to znaczy takie było zjawisko we Francji nazywane compagnonage, czeladnikostwo. E, podobne zjawisko istniało w Anglii. E, organizowania się czeladników, takie no, siłą faktu nielegalne związki, ale szalenie prężne, wpływowe i niekiedy działające destrukcyjnie. To Pisarze angielscy, o tym pisali francuscy, tworząc niesłychanie barwne fabuły o tych spiskach czeladników i no, że na przykład rewolucja francuska z tego miała wynikać i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy raz nazwa Freemasons pojawiła się w tekście z 1376 roku, w którym mowa była o londyńskich murarzach zgromadzonych w bractwo, czyli w taki związek zawodowy, prawda? Co znaczy to określenie Myślenie wolny murarz. Wolny, free. Wolny od czego albo wolny ku czemu? Wolny od wszelkich zniewoleń, które czyhają na człowieka. Symbolicznego znaczenia nabiera tutaj fakt, że wchodząc, przekraczając próg loży, zostawiamy wszystkie metale. To znaczy, wszystko to, co nas zniewala w sposób symboliczny i dosłowny na co dzień. Zatem wznosimy się ponad to co nas wiąże z tym co nieszlachetne, bo tu motyw też taki alchemiczny bym powiedział wychodzi. To znaczy przeobrażenia mate materii nieszlachetnej w metali nieszlachetnych w złoto. Tu jeszcze taki aspekt myślę godzi się, jeżeli już rozmawiamy o legendach i symbolach przywołać pod dachem loży spotykają się ludzie różnych stanów, różnych prowenencji, różnych też i świato, systemów światopoglądowych, i pod tym jednym dachem muszą nauczyć się ze sobą żyć. I też zniewalają ich pewne przyzwyczajenia i może złe nawyki, powiedzmy to wprost, dnia codziennego. I zapamiętałem sobie taką właśnie wypowiedź, Pana profesora, że trzeba troszeczkę socjalizować nieraz na przykład dyrektorów, którzy tak sobie to wyobrażają, że w Loży dalej będą dyrektorami. Tymczasem w Loży ludzie są braćmi. Więc wydaje no, mi się. Wyobraźmy sobie ministra jakiegoś, no tak. powiedzmy, byłego, ale jednak, no ho, ho. Tak. Poruszamy się tutaj w, w takiej materii. Czy, czy w wymiarze symbolicznym pewnych legend dość odległych w czasie, bo przecież nawiązujemy do czasów starożytnych, a wydaje mi się, że paradoksalnie, albo i nieparadoksalnie, są to wyzwania aktualne jak mało kiedy. Ja bym chciała jeszcze wrócić w czasy bardziej odległe, do średniowiecza. Otóż w XIV wieku król Francji, Filip IV, piękny, prześladował templariuszy, prawda, czyli członków zakonu świątyni. I 18 marca 1314 roku. Na stosie spłonął wielki mistrz Zakonu templariuszy, Jakub de Molay, który tuż przed śmiercią wykrzyczał papieżu klemensie królu Filipie, rycerzu Wilhelmie, nim rok mi nie spotkamy się na sądzie Bożym. I tak rzeczywiście się stało, i to już nawet po kilku miesiącach. Co wspólnego mieli templariusze z wolnymi murażami? W sferze historycznej, czy takiej historyczno-materialnej nic. Z mm -hmm. e, dużymi literami. E, nic. Natomiast w sferze symboliczno-intelektualnej bardzo wiele. E, to też legenda. Tu akurat nawet bardzo dokładnie możemy powiedzieć, gdzie i kiedy ona się zrodziła, kiedy pojawiła się na gruncie wolnomłannictwa. Jesteśmy w pierwszej połowie XVIII wieku we Francji, gdzie pewien. Szkockiego pochodzenia, intelektualista, równocześnie jest Wolnomularzem Andrew albo André Ramsay. I on jest autorem bardzo ważnego dokumentu, który miał Jakoby przedstawić jako wielki. Mówca przy powołaniu wielkiej loży Francji. Notabene przez właściwie samych Anglików. Emigrantów. Emigrantów. Właśnie osoby, które związane były z poprzednim reżimem, tym katolickim, stuartowskim reżimem na Wyspach Brytyjskich. I on tam wytyczył nowe nowe cele przed wolnomulactwem. Też w obliczu pewnego kryzysu, jaki tam w latach 30. XVIII wieku nastał, nakreślił bardzo ambitne cele w sferze etyczno-intelektualnej. Między innymi ogłosił takie hasło tworzenia. Encyklopedii przez środowisko Wolnomłudackie i wskazał wzór, jakim jest encyklopedia Chambersa, jaka się ukazała w Anglii. I zresztą ta inicjatywa, słowo stało się ciałem. Na to wyzwanie w, odpowiedzieli tutaj Francuzi i powstała <grywka> Wielka Encyklopedia Francuska. Ale, e, żeby dodać splendoru i żeby zachęcić dwie grupy społeczne równocześnie to znaczy, z jednej strony tę klasę feudalną, no, która już e, okres świetności ma za sobą i pomału zaczyna schodzić ze sceny historycznej. Z drugiej strony mieszczaństwo. No, my byśmy dzisiaj powiedzieli klasa średnia, ale tutaj pamiętajmy, że... Taka no, definicja współczesna tu niekoniecznie musi pasować do, do spraw XVIII-wiecznych, i trzeba było też tę, tę warstwę społeczną zachęcić, pokazać coś pięknego, coś niezwykłego, a zarazem prawie nieosiągalnego. I stworzono masonerię typu rycerskiego, właśnie w nawiązaniu do, do tradycji zakonów rycerskich w pierwotne Wersji to byli Joannici, u Ramsaja to byli Joannici, ale bardzo szybko okazało się, że te no, na poły no zakon. legendarne, ale na poły autentyczne okoliczności związane z likwidacją zakonu templariuszy o wiele lepiej pasują do. Takiej legendy, legendy założycielskiej, nowego bardzo ważnego nurtu, bo on stworzył te wysokie stopnie wtajemniczeń do tych trzech podstawowych, mających jakoś tam proweniencję cechową, ale równocześnie, tak jak tutaj pan profesor wskazał, alchemiczną, prawda, to jest tradycja różokrzyżowców. No, ja też się tym sprawą zajmowałem kiedyś. No, w każdym razie hmm, chodziło o to. Żeby no, nadać splendoru i zachęcić w szlachtę, pokazać wielkość tej grupy społecznej przeszłości, ale zostawić, zamykając formalnie furtkę dla nieszlachty oczywiście zostawić różne furtki uchylone. Tak jak dzisiaj z zakonem maltańskim, że on przyjmuje przedstawicieli no, arystokracji, ale równocześnie otwiera furtkę dla na przykład osób bardzo zasłużonych dla zakonu. Idea rzucona, czy dwie te wielkie idee rzucone przez przez owego szkota działającego we Francji w Paryżu, e, no z jednej strony pośrednio pośrednio obrodziły, e, e, zaowocowały, no dziełem epoki oświecenia, jakby sumą tego oświecenia, jakim jest jakim jest encyklopedia francuska, ale z drugiej strony tą legendą, która wprowadzała do epoki oświecenia właśnie ten taki nurt można powiedzieć protoromantyczny, można powiedzieć mroczny, ezoteryczny, ciemny, no bo z tymi templariuszami, prawda, to <ścoughs> mroczne historie, więc to tak zresztą pokazuje nam, jak bardzo wolnomuradztwo było niejednolite, niejednorodne. To był ruch od samego początku bardzo złożony, przybierający najróżniejsze formy. I nie jest przypadkiem, że masoneria angielska do dzisiaj nie przyjęła tej wersji rycerskiej, templariuszowskiej. Tam nie ma niczego takiego. Tam jest tylko taki, oni to nazywają Additional Degree, Royal Arch, królewskie sklepienie, który nawiązuje do zburzenia i odbudowy świątyni Jerozolimskiej. Ale tylko tyle. Ja zapytałam o y, zakon templariuszy o tę całą tragiczną historię z mistrzem Demole, dlatego że kasata zakonu templariuszy z całą pewnością przyczyniła się do narodzin reformacji, prawda? A tym samym potężnego zachwiania pozycji Watykanu, w, pozycji Kościoła. Y, w jakimś sensie wydaje mi się to powstanie Narodowego Kościoła Anglikańskiego można powiązać z rozwojem ruchu wolnomularskiego, jeżeli uświadomimy sobie, że w tym pamiętnym dniu 24 czerwca 1717 roku, w Dzień Świętego Jana Chrzciciela, dwaj protestanccy, pastorzy, czyli John. Teofilus des Aguilliers, syn mieszkających w Londynie francuskich hugenotów, doktor prawa i fizyki, oraz Scott, czyli pastor prezbyteriański James Anderson. Podczas spotkania w tej oberży pod gęsią i rusztem połączyli cztery loże służące rzemieślnikom budowlanym w pierwszą wielką światową lożę masońską. To znaczy, że w jakiś sposób. Stanęli w kontrze do Kościoła, do Watykanu, do tego wszystkiego, co no, dotknęło bardzo mocno y, Kościół, a zaczęło się od kasaty tem zakonu Templariuszy. Tak to odczytuję. Krótko jeszcze dodałbym dwa elementy. Y, co do legendy y, towarzyszącej Templariuszom i, jakby powiedzieć, związków tego wszystkiego z masonerią. Wydaje mi się tutaj bardzo ważny aspekt kulturowy związany z templariuszami. Oni zostali zapamiętani jako depozytariusze pradawnej wiedzy tajemnej. Mhm. I tu w tym sensie widzę pewne podobieństwo do legendy towarzyszącej masonerii. Natomiast też, i tutaj być może przechodzimy z gruntu jakże odległego, bo Bliskiego Wschodu, Ziemi Świętej. Do problemu, który właśnie podjęła pani redaktor, to znaczy templariusze, tak mocno zakorzenieni w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, znaleźli się przecież w miejscu styku dwóch potężnych cywilizacji wschodu i zachodu. W miejscu trójstyku religii judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. I można powiedzieć, że byli. Takimi pośrednikami, którzy też z tego tytułu zostali e, no, uznani za heretyków. Będą to przecież e, zastrzeżenia czy też wręcz oskarżenia podobne do tych kierowanych względem masonerii. E, o herezję przecież. Tak? Tak e, o, o to, że. E, postrzegają wszystkie religie jako równe sobie, podczas gdy co najmniej jedna z nich, to znaczy chrześcijaństwo, a jeszcze szczególnie rytu rzymskokatolickiego, uważa, że jest jedynym depozytariuszem, czy w każdym bądź razie, może już to jest zmodyfikowane, nie jedynym, ale najważniejszym i można is. powiedzieć głównym depozytariuszem prawdy. I to pokazuje pewne podobieństwa co do problemów Wobec których jako pierwsi stanęli templariusze, a następnie tą samą drogą podążyli masoni. To ciekawy przykład, bo zarówno templariusze, jak i masoni są takim przykładem pewnego środowiska, które jak żadne inne obrosło jednocześnie niezwykle mocną, bardzo szeroko występującą w tekstach kultury i nie tylko legendą zarówno białą jak i czarną. To znaczy znajdziemy cały zastęp gorących zwolenników, propagatorów, nawet takich skłonnych wybaczyć przecież właściwe wszystkim ludziom różne błędy i potknięcia, bo takowe też przecież notujemy w historii masonerii i Badacze tego tematu, nawet związani z ruchem, nie cenzurują przecież historii i omawiają także tematy bardziej kontrowersyjne, ale z drugiej strony, cały nieprzejednany zastęp krytyków, uprawiających wyłącznie czarną legendę, dla których wszystko, co związane z masonerią, czy wcześniej z templariuszami, no, musi być wyłącznie czarne, wyłącznie złe, a nawet jeżeli się kojarzy dobrze, no to tym bardziej z gruntu jest to podejrzane. Ja pozwolę sobie zacytować stwierdzenie z pierwszego wydania Konstytucji Wolnych Mularzy. Cytuję: Mason powinien z tytułu swojej przynależności przestrzegać prawa moralnego i, jeśli dobrze rozumie zasady sztuki, nigdy nie będzie bezmyślnym ateistą ani libertynem nieuznającym jakiejkolwiek religii. Cóż takiego tu, w tym stwierdzeniu, mogło wzburzyć hierarchów kościelnych? W czasach, kiedy ten tekst powstawał, on był całkowicie prawomyślny i nie, nie, nikt się nie mógł niczego złego dopatrzeć. Musimy w ogóle pamiętać, że negatywna reakcja. Rzymu na wolnomulactwo, no to ona nastąpiła mniej więcej po stu latach po tym, jak to wolnomulactwo się u boku Rzymu rozwijało, więc już tu nie o to chodziło. No, panie profesorze, opinia kościoła była jednoznaczna i właściwie nie uległa nie. zmianie od 28 kwietnia 1738 roku, yy, uległa, kiedy papież Clemens XII ogłosił bólę. Nie, uległa, In eminenti uległa. apostolatus speculo. I Dobrze. w ostrych słowach potępił masonerię, Ale... pozwoli pan, że I zdarzyło się wtedy pierwszy raz, że papież zabronił katolikom pod karą klątwy kościelnej należenia do masonerii i współpracy z nią pod jakąkolwiek postacią. Tak było w 1738. No więc właśnie, to było, mówię, mniej więcej po stu latach po tym, jak papieństwo, jakby to powiedzieć, chroniło loże jakobickie, czyli te organizacje właśnie emigrujących, emigrujących katolików na kontynent. Z tego potępienia został jeden punkt najważniejszy, o którym mówił pan profesor Sroka. Mianowicie, że E, masoneria stała, stoi i stać będzie na gruncie równości wszystkich religii, tak jakie one by nie były. Oczekując od adepta jedynie, aby jego stosunek do religii deklarowanej przez niego był szczery, był autentyczny. Jesteś katolikiem, przestrzegaj zasad właściwych dla twojego kościoła. Jesteś muzułmaninem, proszę bardzo, masz yy, Koran, prawda? I tak dalej. Otóż. Yy, Dwa pierwsze podstawowe zarzuty, które znalazły się w bulli Klemensa XII, już dawno Kościół z nich zrezygnował. To znaczy, że tajne stowarzyszenia, jakieś tajne obrzędy, to znaczy, że spiskują, mają jakieś złowrogie cele. I dwa, to tam szczególnie jest ta zasada no, i potępiona, i wyśmiana, że ludzie są równi. To w ogóle. No więc już kościół dawno nie stoi na tej zasadzie. I tutaj trzeba powiedzieć, że oprócz tych różnych mitów i legend, jakie powstały wokół wolnomulactwa, powstał jeszcze jeden mit, bardzo dzisiaj żywy, o którym ja powiem. A mianowicie mitem jest, że kościół katolicki nieustannie potępia masonerię, tak jak to robił w dwóch bullach w XVIII wieku, a a potem w niezliczonej liczbie dokumentów w wieku XIX. I tutaj należy przypomnieć wszystkim, że prace nad nowym korpus Julii Kanonicji, czyli kodeksem prawa kanonicznego, podjęte przez Piusa X w 1904 roku, a zakończone już przez jego następcę, Benedykta XV, Całkowicie wymazały, zniosły sformułowania dotyczące wolnomulastwa. Tam się mówi jedynie o tym, że katolik przez przynależność do organizacji wrogich Kościołowi znajduje się w stanie grzechu ciężkiego. Notabene ten problem był jedynym dyskutowanym no w jakiejś mierze publicznie w XX wieku. A mianowicie konferencja biskupów niemieckich po 10 latach intensywnego dialogu z e, wolnomularzami niemieckimi, tymi tam licznymi strukturami działającymi w Niemczech, pięć jest wielkich lóż, e, zapytały kardynała Ratzingera, no przyszłego oczywiście papieża, Szefa kongregacji do spraw doktryny wiary, czy nadal obowiązuje ten zakaz dla katolików wstępowania do organizacji wolnomularskich. Jakby chciały znaleźć tutaj autorytatywne odniesienie do tej kwestii. Na co kardynał Ratzinger, to jest rok 1983, odpowiedział, że Kościół stoi na stanowisku wyrażonym w opublikowanym w 1918 roku, a uchwalonym w kodeksie, że na przynależność do organizacji wrogich Kościołowi. Na co konferencja biskupów odpowiedziała kolejnym listem zapytania, no ale czy w takim razie należy do, należy no, do liczby, do tego zbioru. I tutaj jest znakomita odpowiedź e, kardynała Ratzingera. Powiedział, o to ja zostawiam zbiorowej mądrości biskupów niemieckich. No, biskupi niemieccy byli ostatnimi, którzy by chcieli wszczynać wojnę wśród e, katolików z powodu wolnemunastwa. Ja sobie tak w, w tamtym czasie żartowałem, oczywiście mówiąc, że Katolik, który jest wolnomularzem, to w Polsce jest w stanie grzechu ciężkiego, bo tu rzeczywiście w Polsce takie, takie opinie jeszcze panowały, prawda? No ale jak przekroczy most przyjaźni na Odrze i znajdzie się we Frankfurcie nad Odrą, no to już w stanie grzechu ciężkiego nie będzie. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, żeby Dokończyć tę sprawę. Nawet środowisko dyrektora Ojca Rydzyka już dość dawno zrezygnowało z takiej kampanii antymasońskiej. Może dlatego, że ci, którzy ją prowadzili w imieniu tego ośrodka religijnego, znaleźli się w konflikcie z ojcem dyrektorem, np. No, taki Stanisław Krajski, taki zawodowy antymason. No, nie, nie tylko, że przestaną mu łam udzielać naszego dziennika, telewizji Trwam, ale w ogóle wyleciał z tej Wyższej Szkoły Mediów. Więc, krótko mówiąc, cisza panuje wokół tego tematu, i bardzo dobrze. Ja uważam, że to jest oznaką normalności, że tutaj Kościół się nie wypowiada, Kościół jako instytucja, niezależnie nie od jakichś tam indywidualnych wypowiedzi. No, to tyle. Ponieważ Pan Profesor Tadeusz Cegielski zmierzył się z ważnym mitem tego wiecznego potępienia tak to nazwijmy. To ja chciałbym zmierzyć się z innym mitem. Postaram się to uczynić możliwie krótko. Uważam, że obydwa mity są ze sobą zresztą ściśle powiązane. To znaczy, to jest mit Masonerii jak organizacji tajnej. To nie jest i nigdy nie była organizacja tajna, to jest organizacja dyskretna, inicjacyjna. Dobre określenie. Tak się tak. sama określa, tak. Tak I, w, i wszędzie na świecie, gdzie funkcjonuje, funkcjonuje w oparciu o miejscowe prawo. W Polsce jest to prawo o stowarzyszeniach, jest oficjalnie, legalnie zarejestrowana, tak jak setki innych stowarzyszeń i to co jest otoczką taką, czy było taką otoczką konfliktową wokół wolnomularstwa w Polsce miało silne związki z sytuacją społeczną, polityczną i kulturową naszego państwa. Tudzież nie tyle państwa, co, co, co pewnej przestrzeni politycznej, bo mam również na myśli wiek XIX, kiedy przez 123 lata żyliśmy w niewoleniu politycznym i pod zaborami. Dlatego, że historia i tu wracam w zasadzie do wypowiedzi pana profesora historia masonerii i też jej odbiór społeczny, tak w świecie wygląda, jak kształtują się specyficzne systemy, relacje społeczne danych państw. Ja pamiętam, przygotowując taką niedużą książkę poświęconą historii masonerii w Krakowie, pamiętam, że doznałem no, w zasadzie szoku, można powiedzieć. To chyba nie będzie na wyrost. Kiedy potrzebowałem znaleźć kilku dosłownie, ale ważnych dla mnie informacji dotyczących wolnomularstwa w Stanach Zjednoczonych, wpisałem sobie w Google, no tak wprost powiem, kilka takich podstawowych słów wywoławczych, będąc przekonanym, że to jest daremne działanie, bo na pewno nic nie znajdę. Tymczasem Google przełączył mnie na strony amerykańskich, czy też wręcz też polskich lóż działających w Ameryce ze słynną lożą Kościuszko na Czele, gdzie dostałem namiar w, pod jakim adresem, którego dnia, na którym piętrze wręcz i w którym pokoju, bo to akurat było w jednym z wieżowców nowojorskich, kiedy odbywają się spotkania, zdjęcia Zebranych członków no wszystkie rzeczy, które wydawały mi się wręcz nieprawdopodobne z polskiej perspektywy. Ale tu dopowiem pewną ciekawostkę. Otóż moim pierwszym interlokutorem, z którym podzieliłem się tym moim przeżyciem, był duchowny zakonnik, który świeżo co wrócił z Australii, I ze spokojem słuchał tego, co mu opowiadałem, po czym stwierdził, Słuchaj, w Australii to nic nowego. Mieliśmy duże uroczystości religijne. Byłem na etapie przygotowań do tych uroczystości. Okazało się, że kościół w tej konkretnej miejscowości w Australii nie dysponował wystarczająco dużym obiektem, a spodziewano się dużej liczby gości. I stało się tak, że skierowali prośbę do miejscowej loży masońskiej, która dysponowała halą sportową. Ponieważ w wielu państwach świata loże masońskie bądź to patronują, bądź nawet partycypują w, w działalności różnych klubów sportowych, szkół, ba nawet przedszkoli, domów kultury, więc w tej miejscowości największym obiektem mogącym pomieścić dobrych parę tysięcy osób była właśnie loża masońska i tam uroczystość religijna pod przewodnictwem biskupa miejsca odbyła się i no, nikomu to nie przeszkadzało. Więc to moja mała glosa do wypowiedzi pana profesora. Ale tu wyłonił się jeszcze jeden problem, który powinniśmy poruszyć. To znaczy tych, pan profesor powiedział o czarnej, białej legendzie wolnomulactwa. Tutaj pani redaktor właśnie przetoczyła bóle Klemensa XII prawda? i te wszystkie potępienia, jakie spadły. Na, 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 na wolnomularzy. Otóż, patrząc wstecz na, na zjawisko, które możemy nazwać antymasonizmem, tak, na, taki szeroko rozumiana negacja, potępienie tego ruchu. Widzimy tutaj, no, oczywiście nie, nie, nie tylko pewne fazy w historii tego, tego fenomenu, ale Dwie bardzo istotne, różniące się właściwie niekiedy spotykające, ale mające odrębną proweniencję i odrębne funkcje, warstwy czy poziomy. Jeden poziom to jest ten tutaj wskazany teologiczny, prawda? Z punktu widzenia doktryny wiary. Ocenia się no, na rzecz, nie, nie, jakby niesprawiedliwie, prawda, działalność tych wolnych mulaczy, prawda, liberi muratorii. I to jest tradycja teologiczna, którą zamyka taki no, mocny akt Humanum Genus, prawda, w roku 1883. Jest to bulla, która podsumowuje wszystkie. Liczne dekrety papieskie odnoszące się formalnie do masonerii, ale faktycznie do zupełnie czegoś innego. Do głównych nurtów ideowych epoki, epoki. No XIX wiek, to co to jest? To jest epoka nacjonalizmów, to jest epoka liberalizmu i to jest epoka socjalizmu i komunizmu, wielkich doktryn. I ścierania się. I ścierania się. I tak naprawdę trzeba odczytywać te dokumenty papieskie w kontekście tym szerszym takim ideologicznym Wręcz politycznym, prawda? Notabene nacjonalizm często szedł w parze z liberalizmem, Znakomity przykład jest niemiecki, prawda, tego ruchu narodowego, który był równocześnie ruchem liberalnym. Apogeum, jak mówię, to już jest, to są lata 80. I tutaj trzeba powiedzieć, że dwa wydarzenia są w kontekście takiego szturmu, e, jaki Kościół przytoczył, i które to wydarzenia stanowiły wielkie zagrożenie dla Kościoła, a mianowicie zjednoczenie Włoch, e, no, ograniczenie działalności świeckiej papieży do Watykanu. Prawda? Oni się ogłaszają więźniami Watykanu, więc to jest ten jeden wielki e, e, ruch. E, Dru, właściwie dwa podobne wydarzenia, to znaczy, które się wiążą historycznie ze sobą. Powstanie III Republiki Francuskiej, i tam ten proces rozdziału państwa od kościoła. Szybko, skutecznie i brutalnie przeprowadzony przez, przez władzę świecką. Brutalnie. Bez oszczędzania Kościoła. I wreszcie zjednoczenie Niemiec. Zjednoczenie Niemiec i polityka Bismarka, no, która prawda, godziła w autonomię, przywileje Kościoła katolickiego. I jak mówię, to jest apogeum tego konfliktu. Ten konflikt zaczyna wygasać. Powstaje nowy natomiast, bardzo ważny, do dzisiaj w jakiejś mierze żywy. Mianowicie pojawia się problem e, antymasonerii, tej, tej czarnej legendy na gruncie kultury popularnej. Tu jest kilka źródeł, najbardziej znany to jest ten Leo Taxil. Na początku Wolnomularz i anty, antykatolik, a potem który się Jakoby nawrócił i tworzy pewne mity, do dzisiaj funkcjonujące, na temat Związku Masonerii, szczególnie tej właśnie szkockiej, stopni wyższych. Z satanizmem, wręcz z kultem szatana, i wręcz ze stwierdzeniem, że w najwyższych stopniach w tajemniczenia pojawia się sam szatan. On się tam pojawia. I kościół to przyjmuje, ale tak mniej więcej 10 lat po, po tym, jak ogłosił te swoje sensacje. Wszystkiego się wyparł i powiedział, że to był żart. Śmiecie się razem ze mną. Powiedział na wielkim, takim liczącym 3000 zgromadzeniu w Paryżu. To ja chciałem tutaj pokazać naiwność, naiwność, prawda, duchowieństwa katolickiego, które kupuje takie, takie rzeczy. I teraz mamy ten nurt popkulturowy w kulturze popularnej którym pojawia się jeszcze jeden szalenie ważny element destrukcyjny, a mianowicie antysemityzm. Protokoły męców Sionu i to sprzęgnięcie, ale tu już na gruncie kultury popularnej, sprzęgnięcie wolnomuradztwa z, z antysemityzmem. No, co potem podchwycą reżimy autorytarne XX wieku i wręcz będą bazować na. Prawda, bazują na antysemityzmie i przy okazji na antymasonizmie, poczynając od Mussoliniego, prawda, poprzez no, różne dyktatury. Okresu międzywojennego, oczywiście hiszpańską Franco, no i, i, i oczywiście nazistowską w Niemczech, a bolszewicką, bolszewicką w Rosji. Jesteśmy na poziomie kultury popularnej i propagandy uprawianej na gruncie masowych środków przekazu, właśnie przez te autorytarne reżimy. A ja chcę zacytować Normana Davisa, który w swojej książce Europa rozprawa historyka z historią napisał, cytuję, wolnomularzy zaciekle zwalczali m.in. faszyści, komuniści i kościół katolicki. Istnieją nawet... Takie spiskowe teorie, że wprawdzie to Niemcy wywołały I i II wojnę światową, ale kryją się za tym działania światowych bankierów i przemysłowców zrzeszonych w lożach wolnomularskich. I dalej, celowo pielęgnuje się atmosferę tajemnicy, jaka otacza masonerię, budzi ona sympatię użyczliwych i zraża przeciwników. Tym, którzy nie dostąpili inicjacji, pozostaje tylko domyślać się znaczenia rytuałów, hierarchii pseudo żargonu, znaków i symboli oraz celów. Cyrkiel i kątowni, kwartuch i rękawice, okrąg narysowany na podłodze. Wszystko to z pewnością ma podsycać wiarę w rzekome pochodzenie ruchu wolnomularzy od średniowiecznych gildii. Ale największe kontrowersje wywołuje domniemana przysięga zachowania tajemnicy. Tyle Norman Davis. Przypomnę, że takim prominentnym Przeciwnikiem masonerii był prezydent Stanów Zjednoczonych, John Kennedy, który w przemówieniu wygłoszonym 27 kwietnia 1961 roku w hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku powiedział: Cytuję: Samo słowo tajemnica, jest odrażające w wolnym społeczeństwie. Jako ludzie jesteśmy tak z natury, jak i historycznie przeciwnikami tajemnych stowarzyszeń, tajnych przysiąg oraz ukrytych biegów wydarzeń. I mówił o spisku masońskim, który ma doprowadzić do przyjęcia kontroli nad narodowymi rządami, a następnie władzy nad całym światem. I że celem wolnomularzy jest zburzenie panującego porządku i stworzenie społeczeństwa, które będzie oparte na równości braterskiej i wolności. Nie wiem dlaczego mu równość, braterstwo i wolność przeszkadzały, ale tak mówił Fitzgerald Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Czy yy, współcześni masoni naprawdę chcą przejąć rządy nad światem? No nie, nigdy nie, 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 nie mieli na to ochoty. Kiedy mnie pytają, czy to prawda, że masoneria rządzi światem, ja mówię: no bardzo bym chciał, żeby tak było. Chociaż to zupełnie niemożliwe, pokażcie mi takiego demona, który potrafi wszystkie sprzeczności pogodzić, prawda? I twardą ręką kierować tym domem wariatów. ale gdyby tak było, to mówię, świat byłby ciutkę, odrobinkę lepszy, tak? Minimalnie, ale jednak byłby lepszy, ponieważ jednak uważam, że wolnomularze to po prostu w swojej masie, oczywiście, w tej Statystycznej większości to są ludzie mądrzy i dobrzy, i w związku z tym yy, yy, tak byłoby. Natomiast yy, a, yy, co do tej wypowiedzi, yy, ona była rzeczywiście dość szczególna, tym bardziej, że raczej prezydenci Stanów Zjednoczonych byli związani z wolnomularstwem i, i niektórzy nawet bardzo, prawda, jak Wilson czy Roosevelt. E, otóż y, wolnomularstwo amerykańskie, anglosaskie jest wyjątkowo otwarte. Ja bym nawet powiedział, że w dzisiejszych czasach prawie nie ma organizacji tak bardzo otwartych, tak bardzo przeźroczystych, jak właśnie centrale i struktury wolnomularskie. Każdy, kto był w Londynie interesował się tą sprawą, to na pewno zaszedł na Great Queen Street, tam do tej głównej siedziby Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii i zauważył, że jak już nigdzie na świecie, można przyjść tam od godziny 10 rano i siedzieć sobie do godziny osiemnastej po południu, usiąść w fotelu Wielkiego Mistrza, którym jest aktualnie książę Kentu, zdrzemnąć się w tym fotelu, bo jest bardzo wygodny, albo się przyjrzeć wolnomularzom, którzy właśnie założywszy regalia, szykują się do obrządku właśnie rytualnego, lożowego. Ja nawet, gdybym był gospodarzem, to bym nieco ograniczył, ponieważ to przeszkadza. Nie mówiąc o tym, że przeszkadza w pracy naukowej. Ja tam pracowałem razem z moją żoną, siedzieliśmy w archiwum. Zresztą super ważne, znaleźliśmy dokumenty dotyczące relacji wolnomulanskich, polsko-angielskich w XVIII wieku, w czasach stanisławowskich. I no, co no, chwila. August też był Wolnomularzem. Tak, i co chwila mieliśmy. W Konstytucji 3 maja także. Grupę Japończyków, wszyscy. którzy zwiedzali, zwiedzali budynek i oczywiście zaglądali nam przez ramię, a czym my się tam zajmujemy. Ale szefowa archiwum, pani Susan Snell, bo tutaj taka największa tajemnica masonerii angielskiej, naprawdę tajemnica jest taka że przynajmniej tą centralą w Londynie rządzą kobiety. E, tak, e, więc pani Susan Snell składała ręce i mówiła, no y, musimy to tolerować, bo jeżeli nie wpuścimy tych ludzi, no to oni powiedzą, że my coś ukrywamy przed nimi. Więc oni muszą mieć wgląd 6 dni w tygodniu, od rana do późnego popołudnia, żeby Uniknąć oskarżeń. Tu muszę powiedzieć, że taka polityka otwartości dała znakomite rezultaty. Położyłbym nacisk na rozszerzenie tego problemu, na taki fenomen, który określiłbym mianem takiego naznaczenia, które obejmowało w historii i w kulturze i w życiu publicznym zarówno Żydów, jak i wolnomularzy. To znaczy, proszę zauważyć, że we wszelkich tekstach antyżydowskich i antymasońskich yy, nagminnie występuje liczba mnoga. Znaczy Żydzi i masoni. Tak jakby każdy Żyd był wedle tego samego wzoru stworzony i, i żył i postępował. I tak jakby każdy mason tak, miał tak. absolutnie te same poglądy, przyzwyczajenia. Ba, być może nawet to samo jadł śniadanie, obiad i kolację. Tymczasem yy, zarówno środowisko żydowskie było i wciąż Pozostaje niezwykle zróżnicowane, a przecież najnowsze wydarzenia w Izraelu, ogromny konflikt polityczny, no właśnie wypływa z tego zróżnicowania, które momentami bywa wręcz problematyczne i Izrael tego doświadcza. Tak samo wśród Wolnomularzy, których sam miałem okazję poznać, już naprawdę wielu, spotykałem ludzi o poglądach, na przykład, jeżeli. O tym my mówimy bardziej prawicowych, bardziej centrowych, lewicowych. Mało tego. Przytoczę, może proszę pozwolić, żeby bez nazwisk, ale taką krótką historyjkę. Kiedy z jednym z przyjaciół, bardzo zacnych Wolnomularzy Krakowskich, umówiłem się w jego domu, nieodlegle od centrum miasta położonego, na rozmowę dotyczącą właśnie historii, różnych spraw związanych z masonerią. On powiedział mi, że jest. Tak, generalnie nie ogląda te, telewizji, ale przerzucił kilka programów i tuż po tym miał telefony od przyjaciół, dlatego że tak się złożyło, że jednego dnia, prawie że o jednej porze, w telewizji wystąpiło dwóch wolnomularzy i otrzymywał sprzeczne sygnały. To znaczy, jedni chwalili wypowiedzi, drudzy ganili. Jednym się podobała wypowiedź jednego z braci, drugim się podobała wypowiedź tamtego. Więc to najlepszy przykład, że pod dachem loży, na czarno-białej posadzce spotykają się ludzie różnych właśnie stanów, różnych systemów światopoglądowych. Ale, i tu warto dodać jedną myślę ważną rzecz, w chwili, gdy masoni wchodzą w czynną politykę. Chociaż generalnie jej unikają, właśnie na, ty, na tym polega, można powiedzieć, tutaj sedno problemu, że jest na odwrót niż by chciała ta czarna legenda. To znaczy, większość środowiska wolnomularskiego to są ludzie świetnie wykształceni, przede wszystkim na to bym zwrócił uwagę, bardzo dobrych zawodów, cieszący się w, co najmniej dobrym statusem materialnym. I im po prostu polityka nie jest do niczego potrzebna. Wręcz przeciwnie, wchodząc w politykę, po pierwsze, tracą pod wieloma względami, nawet materialnie, a po drugie, właśnie jest ten wymóg, o którym warto tutaj powiedzieć wymóg uśpienia się na czas czynnego uprawiania polityki, wolnomularz. U, ulega uśpieniu i uprawia tę politykę wyłącznie na własną odpowiedzialność. No, pan profesor nie chciał wymieniać nazwiska, ja pozwolę sobie kilku wybitnych wolnomularzy w Polsce i na świecie wymienić. Już mówiłam, że król Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski, Julian Ursyn Niemcewicz, dramaturg, powieściopisarz, Baciarelli, słynny włoski malarz, Józef Wybicki, autor słów polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego, Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legion, Polskich we Włoszech, Wolfgang Amadeusz Mozart, kompozytor, to wszyscy Państwo wiedzą, George Washington, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, Winston Churchill, brytyjski premier, Antoine de Saint-Exupéry, autor małego księcia, uwielbianej lektury przez wszystkich dorosłych i, i, i dzieci, Aleksander Puszkin, poeta. Generał Michał Tokarzewski Karaszewicz, inicjowany do masonerii w 1924 roku w Wileńskiej Loży Tomasz Zan. Eee, Tokarzewski Karaszewicz był twórcą i głównym dowódcą służby zwycięstwu Polski, następnie Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego później na Armię Krajową. To warto zapamiętać. Janusz Korczak. Hmm. Pedagog, który chciał stworzyć Republikę Wolnych Dzieci, Marian Falski, autor najlepszego elementarza, Antoni Słonimski, Jan Józef Lipski, współzałożyciel Koru, Jan Olszewski, premier Polski, właśnie loża Kopernik wspomniana przez pana profesora Cegielskiego, ale się uśpił. Po 1991 roku. Książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, także należał do Loży Masońskiej. To tylko niektóre nazwiska. Pan profesor zareagował na e, tak, nazwisko ale Jana to, Olszewskiego. Drobiazg. Olszewski był już premierem i wciąż e, e, uważał się za wolnomularza. Czyli nie się. Konsultował się, czy w rozmowach we Włoszech. On pojechał tam do Włochy rozmawiać. Z koncernem Fiata na temat przedłużenia tej umowy na produkcję w, na Śląsku. A samochodów fiatowskich, i on się zapytał, czy on może ewentualnie, prawda, po, po, powiedzieć, że on jest wolnomularzem. Ale a propos tych polityków, którzy się powinni uśpić i tak robią. Na wystawie tu wspomnianej Muzeum Narodowym w Warszawie poświęciliśmy trzy sale właśnie owym wybitnym Polakom, bez których w ogóle trudno sobie wyobrazić historię naszego kraju. Ostatnich 300 lat, którzy byli wolnomularzami, ale nie tylko, że byli wolnomularzami, że w jakiejś mierze ich. Um, a światopogląd, ich postawa etyczna, ich postawa polityczna warunkowana była przynależnością do tej sztuki królewskiej, jak niekiedy mówimy, masonerii. I tutaj ten wątek, taki personalno-społeczny, zakończę taką refleksją, a mianowicie, że w znacznym stopniu wolne stoi w sensie społecznym na klasie średniej, to jest ruch klasy średniej, i to raczej tej wyższej, średniej, czy średniej, średniej, jak mówią socjolodzy middle, middle class. Natomiast w sensie wiekowym to w dużym stopniu jest ruch. Młodych emerytów, to znaczy właśnie ludzi, którzy przechodzą na emeryturę, to szczególnie dotyczy świata akademickiego, w krajach zachodu inaczej niż w Polsce, bardzo bezwzględnie się przestrzega wysyłania profesorów na emeryturę. Kiedy oni osiągną wiek emerytalny, tam zazwyczaj 66,5 roku, jak na przykład Niemczech jest i no, nie, nie, nie ma żadnych furtek, żadnych bocznych prawda, drzwi, żeby oni mogli wrócić na uczelnię. Oni mogą robić wszystko, co chcą, ale już do swojej macierzystej uczelni nie mogą powrócić. I to jest szansa dla Takich ludzi, którzy są pełni sił. No Dzisiaj mężczyzna 60-paroletni tryska często energią, prawda? No i oni, oni naprawdę stanowią bardzo cenny narybek dla tego ruchu, bo wnoszą wielkie doświadczenie, prawda? No a, a równocześnie energię jeszcze. Plorze występują w roli inkubatorów myśli. Jeżeli ta myśl czasami przedostaje się do przestrzeni publicznej i wychodzi coś z tego dobrego, to na pewno jest to chwalebną kartą w historii współczesności masonerii. Patrząc tak z perspektywy historycznej, zwróciłbym uwagę na to, że w sytuacji szczególnej naszego państwa i społeczeństwa, to jest sytuacji, 123 lat zaborów, o których powiedziałem, ale też przecież pierwszej, drugiej wojny światowej, później czasów um, supremacji politycznej, Moskwy nad Polską. Um, międzynarodowe kontakty um, wolnomularzy miały dla sprawy polskiej, niech mi tak będzie wolno powiedzieć, może górnolotnie, um, znaczenie trudne do przecenienia. Dlatego ja go nie będę tu wartościował, bo cokolwiek bym powiedział, to będzie za mało. Zacząłbym od Ignacego Jana Paderewskiego, który był, no powiem to, językiem tamtego państwa, lobbystą sprawy polskiej. Może najskuteczniejszym z możliwych. Sięgając dalej, to byłaby sprawa działalności przedstawicieli wielkiej emigracji we Francji, w Wielkiej Brytanii zwłaszcza. Ale też we Włoszech, którzy wiele uczynili ku temu, by właśnie ta tak zwana sprawa polska, bo tak mówiono, nie została tam wygaszona, nie, nie zeszła z, z wokandy, z złam gazet, które były wtedy podstawowym medium. Dlatego, że trzeba mieć na uwadze, że my w naszej opowieści o państwie i świecie, bardzo często wysuwamy taką narrację polskocentryczną. Tymczasem ja też podczas zajęć ze studentami zwracam uwagę na to, że w czasie, gdy u nas była smuta po powstaniu styczniowym, Londyńczycy cieszyli się znowu otwartej linii metra. Podczas gdy u nas były kasaty majątków i różne inne represje, świat poznawał smak Coca-Coli więc no niestety brutalnie to dla nas może zabrzmi ale nie zawsze tak jakby nam się to wydawało byliśmy w centrum zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej i tutaj z tej perspektywy patrząc łwy polskich wolnomularzy którzy w odróżnieniu od wielu innych którzy byli też wybitni zacni ważni ale może kiedyś którzy później niestety byli deklasowani po wyemigrowaniu to chociażby los wielu rodzin arystokratycznych to na tym tle wolnomularze byli bardzo skuteczni. Ja liczyłam na to, tak. że pan profesor powie, jaka tajemnica kryje się za przystąpieniem Polski do NATO. No właśnie to chciałem powiedzieć. Wyjęła mi to z ust, mówiąc tak obrazowo, pani redaktor, bo chciałem powiedzieć, że tu najbardziej kompetentny będzie do wypowiedzenia się na ten temat, ale niezwykle ważny, jeżeli mówimy o sprawczości, o możliwościach wsparcia. Polski na arenie międzynarodowej wolnomularzy. Właśnie chciałem tutaj wskazać na tę sprawę wstąpienia Polski do NATO, bo traktowałem ją jako swego rodzaju tajemnicę, którą pan profesor mi powierzył przed laty o niej opowiadając, ale wiem, że też jest już opisana. Bo wiem jestem świeżo po lekturze wspaniałej książki pana profesora, którą przez swoją skromność nie chciał się pochwalić. Mam na myśli książkę pod tytułem Wolny Mularz, Autoportret, która się ukazała nakładem wydawnictwa suwerennego zakonu szkockiego w minionym roku. Jest gorąco żywo dyskutowana. Tam ta sprawa jest opisana, więc oddając głos panu profesorowi Tadeuszowi Cegielskiemu jeszcze tylko jedną sprawę, nieco wcześniejszą przypomnę. To jest paryska Loża Kopernik i też działania. No wolnomularzy w tamtym środowisku, z takim oto jeszcze diamencikiem, jeżeli wolno mi tak powiedzieć, tej historii i też o wiele lepiej rozpoznanym przez pana profesora, to słynne depesze gratulacyjne wysłane do papieża Jana Pawła II przez środowisko polskich wolnomularzy z Paryża. Bardzo dziękuję profesorowi, że on podniósł ten problem znaczenia ruchu wolnomulackiego w procesie odbudowy państwa polskiego u schyłku wielkiej wojny prawda jak w, w, kiedyś mówiono o pierwszej wojnie światowej no nie mając świadomości że jeszcze czeka ludzkość jeszcze no, to była wielka wojna to była wielka to jest... wojna więc tu rzeczywiście e, e, cokolwiek byśmy m, nie powiedzieli, to będzie mało, że zacytuję, zacytuję pana profesora. Bardzo mi się to określenie podoba, bardzo mi przypadło do serca. Ale tu, w tym momencie wystąpię trochę jako adwokatu z diaboli. Z tym zagadnieniem wiąże się jednak pewien problem historyczny, który dostrzegam jako historyk, a mianowicie, że. W momencie, kiedy ruch wolnomurański osiągnął pewne apogeum rozwoju i wpływów, a to, to apogeum niewątpliwie przypada na początek XX wieku, właśnie na schyłek wojny powiedzmy moment podpisywania traktatów pokojowych, i tak dalej. E Powstało takie przekonanie o omnipotencji wolnomuradztwa. Ono szczególnie mocne było wśród polskiej inteligencji. Ona się garnęła do, do tego ruchu. Eee, oczywiście początkowo można było jedynie przystąpić do lóż zagranicznych, prawda? Na przykład wstępowano do lóż francuskich związanych z Wielkim Schodem Francji, Grand Orient de France, prawda? Czy do lóż Wielkiej Zjednoczonej, loży Anglii. Więc tutaj było takie przekonanie, że rzeczywiście... Masoneria może być takim narzędziem, dzięki któremu można będzie skuteczniej działać na polu polityki. Notabene to narzędzie w dużym stopniu stworzyła propaganda antymasońska. Właśnie przypisując wolnomularzom jakieś niesłychane dzieło niszczenia tronów, obalania monarchów, walki z kościołem, no, pokazała jakby jakąś wszechwładzę, omnipotencję tego ruchu. To było przecież udziałem filaretów i filomatów, którzy naczytali się, prawda, Baruela, takiego prawda, antymasońskiego, antymasońskiego pisarza, który napisał, że rewolucja francuska to dzieło masonów. Ba, no to wreszcie mamy narzędzie do obalenia tronów, więc takie przekonanie było bardzo mocne wśród elit polskich. Ono wygasło w okresie międzywojennym. Ale no, w jakiejś mierze zawsze opinia publiczna, właśnie ten głos ludu, ten Vox Populi uważał, że masoneria to jest jakaś potężna siła, a więc można by jej użyć konstruktywnie. Tak się niekiedy zdarzało, to znaczy ta anegdota, którą ja Opowiadałem, a potem przytoczyłem w moim tym pamiętniku, zacytowanym przez pana profesora Srokę. Wolny Mularz autoporty. To pisuje rzeczywiście autentyczne zdarzenie. Przy czym ja wtedy jeszcze nie znałem wszystkich nazwisk. Dzięki ukazaniu się tej książki, miałem okazję poznać kolejne osoby, które do tego spisku należały. A spisek polegał na tym, że funkcjonariusze, ambasady Rzeczpospolitej w Waszyngtonie. W momencie, kiedy zbliżało się głosowanie najpierw w Izbie Reprezentantów, a potem w Kongresie nad przystąpieniem trzech krajów Europy Środkowej do NATO, to znaczy Polski, Węgier i Czech, wobec bardzo no, takich niepokojących prognoz, pokazujących, że Polska przepadnie. Przejdą Węgry, przejdą Czechy, a Polska przepadnie. Dlaczego? No, było sporo przeciwników. To już odrębna historia. Dlaczego mieliśmy tak złą opinię? No, w każdym razie my, oni zwrócili się. Do, do mnie jako do przedstawiciela Wielkiej Loży Narodowej z prośbą, żebym się zastanowił nad możliwą interwencją. I dostałem taką listę od pierwszego sekretarza ambasady nie od y, y, atasze kulturalnego, ale stworzoną przez pierwszego sekretarza ambasady w Waszyngtonie, którą ja nazwałem listą opornych y, 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 senatorów. To była długa lista, tam było kilkadziesiąt nazwisk, o których było wiadomo, że oni będą głosować przeciw. To było w listopadzie. Tak się złożyło szczęśliwie, że w grudniu, jesteśmy w połowie lat 90. Bywaliśmy w Paryżu na takim dorocznym, tamtejszym Kongresie Rytu Szkockiego, czyli tych organizacji wysokich stopni właśnie, tych, tych budowanych między innymi na tej legendzie rycerskiej, o której tutaj była mowa. y mm, eh... za wiedzą i zgodą ministra spraw zagranicznych którym był profesor Geremek wtedy doszliśmy do wniosku że złamiemy zasadę polityczności w tym wypadku tej naszej przejrzystości politycznej ponieważ angażując się w sprawy przyjęcia Polski do NATO angażujemy się w coś znacznie więcej niż bieżąca polityka że to jest kwestia cywilizacyjna czy my będziemy wiecznie w kręgu Moskwy, czy też jednak na suwerenność, na niepodległość się wybijemy, przystępując do paktu natowskiego, a to była jedyna gwarancja. Nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, prawda, która by mogła strzec naszej suwerenności. A więc było NATO jako, jako główne narzędzie, prawda. I tutaj tak się szczęśliwie złożyło. Że naszym polskim przyjacielem, takim trochę opiekunem, mentorem był bardzo ważny generał. Eee. Robert William Woodward, który był w ogóle głównodowodzącym sił natowskich na terenie Niemiec. Jest rezydujący w Brukseli, no gdzie jest siedziba Paktu Północnoatlantyckiego, mówiący znakomicie po francusku, dzięki czemu nasi Francuzi, choćby z tej loży Koperniego, o której była mowa, mieli wspólny rzeczywiście język. Był jednym z najważniejszych wolnomularzy, wolnomularzy amerykańskich, dlatego się namił Opiekował jako wolnomularzami. Tak powiem, forsował nasze awanse, które były bardzo szybkie i skuteczne i których nam inni zazdrościli, szczególnie Francuzi. Nie mogli zrozumieć, że myśmy dostali w 2,5 roku to, o co oni muszą zabiegać, powiedzmy przez 25 lat. No, ale to tak na marginesie. W każdym razie, generał Woodward, którego spotkaliśmy na tym konwencie, e, zrobiliśmy sobie takie zdjęcie, nawet on z tą kartką w ręku, z tą listą opornych, opornych senatorów, wziął tę listę przy mnie i przy Żanie Wojciechu Siecińskim, ówczesnym wielkim komandorze. Przejrzał ten listę i pamiętam jego reakcję. On czyta i mówi ten, no tak, mówi Kentucky, no Kentucky, wiadomo. No ale Kalifornia, Kalifornia jest przeciwko przyjęciu Polski do NATO. No przecież to w ogóle niemożliwe. To był człowiek niesłychanie wpływowy, niesłychanie wpływowy z różnych powodów. Nie tylko z rangi wysokiej funkcji wojskowej, nie tylko z powodu wysokiej funkcji wolnomulackiej, ale był to człowiek z towarzystwa, co tutaj nie jest bez znaczenia. Eee, jadał lunch z prezydentem i tak dalej, i tak dalej. I on mówi tak do nas: Panowie, przystępuję do działania już jutro, a to było wigilię Wigilii Bożego Narodzenia. <grywania> Czyli na dwa dni przed Bożym Narodzeniem obchodzonym w świecie anglosaskim, przystępuję natychmiast do działania, będę rozmawiał z wszystkimi tymi. Wymienionymi tutaj opornymi. opornymi senatorami, a dam wam tajny znak. No to właśnie tutaj ten element tajności, ale zabawny. E, w ten sposób i tu za, zapisał daty urodzin Wojciecha Siecińskiego i moje. On w listopadzie, ja w styczniu. Mówi, nie, nie, to może lepiej rocznica ślubu. Dostaniecie panowie życzenia od pary prezydenckiej, no czyli e, Hilarego Williama Clintonów wtedy. Jeżeli ta moja akcja będzie dawała pozytywne rezultaty, więc taki element konspiracji był tutaj jak najbardziej w postaci tych życzeń dla mnie urodzinowych, bo ja się urodziłem 1 stycznia i z okazji rocznicy ślubu dla Żana Wojciecha Siecińskiego. Opowiadam to jako anegdotę, bo to była anegdota, ale ona ma rzeczywiście to bardzo twarde i ważne jądro historyczne, jakim jest głosowanie, które wypadło nadspodziewanie dobrze. Nadspodziewanie dobrze. Tutaj no nie, już nie wchodzę w szczegóły, prawda, bo to nie, nie czas i nie miejsce, ale okazało się, że tych głosujących za naszym przyjęciem jest o wiele, wiele więcej niż, niż się spodziewano. Tam różnica była mniej więcej 30 głosów w stosunku do prognozy, i wydaje mi się, że to nadspodziewanie dobre, głosowanie na korzyść Polski to była zasługa. William. Nie ma, działania, u, tak. czyli Woodwarda, czyli tego Woody'ego, jak, mm -hmm. jak myśmy go nazywali. Uroczego człowieka, no niestety już go nie ma od dłuższego czasu między nami. Nasze spotkanie dzisiejsze w studiu zakończymy, jeśli mogę prosić, wątkiem no, takim dotyczącym tego elementu tajności. Czy zechce pan profesor... Powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy dotyczącego samej inicjacji. Bo przeczytałam, że kandydatowi na masona zawiązywano oczy i pytano, w kim pokładasz ufność, na co odpowiadał w Bogu, dokąd zmierzasz, na co odpowiadał z zachodu na wschód ku światłości. Następnie żądano od niego, aby przysięgał na Biblię, że nie zdradzi tajemnic stowarzyszenia. Cytuję, nawet gdyby mi chciano poderżnąć gardło, gdyby mi wyrywano język i gdyby moje ciało miano pogrzebać w ostrym morskim piasku. I to to słowo tajemnica, które się tu pojawia. Czy taka jest rzeczywiście przysięga e, wolnomularzy? Taka dzisiaj obowiązuje? Ja tylko powiem tak. Struktura obrzędu inicjacyjnego. Jest jednym z najstarszych dóbr kultury, tworów ludzkich. Sięga w ogóle początków cywilizacji. Każda cywilizacja znała i zna tak zwany rytuał przejścia, czyli proces, który jest sformalizowany któremu towarzyszy pewien wykład natury symbolicznej, jakiemu poddana jest osoba, która zmienia swój status na wyższy. Panna staje się mężatką, magister zostaje doktorem, a czeladnik zostaje mistrzem, a profan, czyli niewtajemniczony, zostaje bratem Wolnomularzem, uczniem bratem Wolnomularzem. I to są struktury absolutnie uniwersalnych, których możemy szukać na wszystkich zakątkach ziemi, we wszystkich epokach. Tu się nic nie zmieniło. Chrzest w chrześcijaństwie jest takim obrządkiem przejścia. Bierzmowanie i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy nieskończoną liczbę tych rytuałów, które składają się zawsze z tych samych elementów. Tak samo w tych rytuałów jest kilka tysięcy różnych, które mają wspólne jądro. Kilka tysięcy. Więc ten zacytowany mógłby być skontrowany jakimś innym, lepiej brzmiącym, lepszą polszczyzną napisanym. Więc rzeczywiście jest tutaj jedna rzecz bardzo ważna, o której tu nie było mowy. To są próby, którym ten Profan, kandydat na to wyższe stanowisko, na ten wyższy poziom świadomości. Czy tożsamości, czy roli, rangi społecznej jest poddawany. Te próby kiedyś one się odbywały dosłownie, prawda? Kandydat na rycerza no, musiał się wykazać różnymi umiejętnościami i, i często krew się lała, prawda? Przy, przy takich próbach. Te próby w wolnomłorazwie są natury symbolicznej. Wolnomularz. Zanim nim się stanie, przechodzi przez cztery symboliczne żywioły, wychodząc z, ży z żywiołu ziemi w tak zwanej izbie rozmyśla. A potem poddawane jest trzem pozostałym trzem pozostałym żywiołom, prawda? takim jak powietrze, woda i ogień. E przy czym w rytuale wolnomularskim, kiedy ten adept ma oczywiście zawiązane oczy, staramy się, tutaj już mówię, jako ktoś, kto praktykuje tego typu działania, aby ów. No, już nie profan, a jeszcze nie adept, postulant, jak nazywamy, osobę, która jest poddawana właśnie procesowi inicjacji, żeby on miał takie wrażenie, że Coś się dzieje naprawdę. Jakie straszliwe hałasy, które towarzyszą jego pojawieniu się w loszy, prawda? Czy taki silny powiew powietrza, czy nagły gorąc, prawda, który dotyka jego obnażonej ręki. No to wszystko ma jakby zbliżyć nas do takiego przeżycia fizycznego, wręcz biologicznego. E Istotnym momentem, który tutaj uciekł w tym cytacie, dlatego uważam za wyjątkowo nie, niefortunny, jest moment udzielenia światła, czyli ten kulminacyjny moment procesu inicjacyjnego, który polega na tym, że po godzinie albo i dłużej, Wędrowania w ciemnościach, uczestniczenia w dialogu, którego sens nie do końca jest zrozumiały dla tego postulanta, eee, doznań, które niekoniecznie są miłe, następuje ten moment, jakby uwolnienia go. I tu jest taki dialog, który powinien być tutaj przytoczony, a mianowicie Czcigodny Loży, czyli niektórzy mówią, Mistrz Katedry u mnie na, na, na gruncie mojej tradycji mówi się czcigodny loży, venerable metr. E, e, pada pytanie do eksperta, czyli tego urzędnika lożowego, czy oficera lożowego, który kieruje ruchami, no, e, e, prawda, niewidzącego widzącego nic postulanta. Czego jeszcze chcesz dla niego? Na co tamten odpowiada? Światła. Czcigodny mistrz mówi, będzie mu dane za trzecim uderzeniem młotka. I tutaj te uderzenia młotka są też szalenie ważne, bo one wyznaczają rytm tej inicjacji, one nadają temu taki pewien wymiar, ja bym powiedział, no właśnie, zbliżony do, do, do jakiejś struktury. Być może, właśnie rzemieślniczej, a może wojskowej, właśnie. E, I następują te trzy silne, energiczne uderzenia młotka. Z, ekspert zdejmuje y, zasłonę z oczu tego postulanta. I to jest przeżycie jedyne w swoim rodzaju, bo kiedy byliśmy od lewej do prawej, od wschodu do zachodu, od północy do południa, prowadzeni, zakręcani, klękaliśmy, wstawaliśmy, nagle światło uderza nam w oczy, prawda? Oślepia nas. Niektórzy antropolodzy mówią, że ten moment udzielenia światła jest jakby powtórzeniem momentu narodzin. Co symbolicznie oczywiście tak jest, to znaczy jest to kulminacyjny moment procesu ponownych narodzin tego profana, tego człowieka zanurzonego w codzienności banale no i brudzie. Namiętnościach tego świata, tym metale, o których mówił pan profesor Łukasz Loka. No właśnie, one są, one są nie, nie tylko celem naszego pożądania, prawda? Chcielibyśmy pieniędzy, no ale też i źródłem namiętności, prawda? Bo te namiętności powodują nami, że no, łamiemy zasady etyki, prawda? Jesteśmy na bakier z dekalogiem, Chociaż się prawda, deklarujemy jako chrześcijanie czy jako katolicy, prawda? czyli chrześcijanie obrządku łacińskiego. I rzeczywiście mamy wrażenie, że ten adept, już od tego momentu adept, oślep, on w ogóle nie wie, co się dzieje. Widzi jeszcze w dodatku coś, co go przeraża. Jeżeli w ogóle coś widzi, to widzi. Ciało leżące na ziemi, przykryte twarz, przykryte zakwawioną e, chustą, a, i widzi skierowane w, w stronę siebie szpady, i słyszy, te szpady skierowane w Twoją stronę są, gdybyś chciał zdradzić nasze tajemnice i zdradzić nasze bractwo. No, i potem znowu się mu zawiązuje oczy, wyprowadza, doprowadza do porządku, bo znowu nie ma tutaj tego, co jest bardzo istotne, że on jest ani nagi, ani ubrany, jak chce tradycja wolnomulaska. To znaczy, on ma odsłoniętą lewi, lewą piersi, on ma odsłoniętą prawą łydkę, on ma bosą lewą stopę, na szyi ma sznur który jest symbolem niewolnictwa, który potem, potem zostanie zdjęty. Także to jest cały element złożony z różnych tradycji i cały ten rytuał z takiego punktu widzenia naukowego, patrząc na to okiem antropologa kultury, patrząc na to okiem socjologa, Możemy powiedzieć, że on jest taką trochę eklektyczną sumą najróżniejszych tradycji. I rzeczywiście, jak prześledzimy historię wolnomurazwa z tego punktu widzenia, z perspektywy właśnie rozwoju rytualistyki i symboliki, to widzimy, tak jak tu już była mowa o tym, szewalier o tym kawalerze Ramsai, który wprowadził całkiem świadomie z premedytacją wątek zakonów rycerskich. No w innej wersji niż to się przyjęło, ale on to wprowadził. Tak mamy tutaj takie zabiegi, które mają jakby dostosować rytuał do potrzeb czasu i miejsca, do potrzeb środowiska. Kiedy odnawialiśmy działalność po okresie konspiracji, ja należałem do tej tajnej loży kopernik tej działającej niejawnie w Polsce, bo, bo ta w Paryżu oczywiście działa, jak każda inna loża w demokratycznym kraju, to się zastanawialiśmy, co zachować z tej rytualistyki przedwojennej, co zachować z tych elementów, które z kolei Paryżanie wprowadzili, zaimportują. Z masonerii francuskiej, Grand Loch de France, na swój użytek. Inaczej mówiąc, jest to proces e, trwający. Niezakończony, kształtowania się rytualistyki. Tak samo czytanie symboli. Symbol, żeby był symbolem, zawsze musi mieć szeroki zakres. To nie można powiedzieć, że jak jest młotek, to jest symbol tego lub tamtego. Nie, to wtedy jest znak. To nie jest symbol. Symbolon grecki to jest to, co łączy. To znaczy to, co jest widzialne, przedstawione. Na przykład graficzne, ale przedstawione słowem, z czymś, co jest tajemnicą, co jest nieoznaczone, co jest niewidzialne. To jest symbol. Dlatego mówić o symbolach wolnomularskich się nie da tak po prostu. Trzeba to przeżyć, trzeba wejść. W ten rytm, prawda? E, kontemplować te symbole, bo tak to my mówimy nie o symbolach, tylko o znakach, takich samych jak znaki drogowe. To już, to już nie jest masoneria, to już jest w ogóle. Ale bardzo dziękuję za ten opis wtajemniczenia. Jest fascynujący. No, no to no znaczy to byłeś w ciemności. Żywe zjawisko, wszedłeś w światło. Prawdziwe przeżycie, prawdziwe doznanie. Ja tylko jeszcze zakończę autentyczną anegdotą. Chociaż wiem, żeby się nie pogniewał za przetoczenie jego nazwiska, jednak pomina nazwisko, nazwisko mojego serdecznego przyjaciela, wybitnego uczonego, którego wprowadzałem do roży bardzo dawno, bo to był gdzieś rok 92. Eee, I mój ten przyjaciel znany był między innymi z tego, że napisał szereg bardzo ważnych tekstów na temat właśnie rytualistyki w okresie starożytnym, starożytnej Grecji, w Rzymie, w innych kulturach. Więc miał to, to zagadnienie jako naukowiec znakomicie przyswojony i potrafił pięknie o tym opowiadać, o misteriach i tak dalej. I ja go trzymam za rękę jako ten ekspert, bo właśnie ten, ten urząd tutaj pełnie, To dla mnie wielki honor, że mogę tak znakomitą osobę wprowadzać do loży, a on mówi do mnie, Tadziu, popatrz, i popatrz, i, i, ja, ja się pocę, ja, ja jestem tak zdenerwowany, że ja się pocę, ja wszystko wiem o tej inicjacji, ale ja czuję, że to się dzieje. No, nie sposób o tym mówić, no trzeba to przeżyć. Przysłuchiwałem się z bardzo dużym zainteresowaniem, są tacy uczeni, którzy pięknie piszą, ale dar wypowiedzi nie jest im dany. Są tacy, którzy pięknie się wypowiadają, ale z kolei ich pióro jest, no, pozostawia wiele do życzenia. Pan profesor Tadeusz Cegielski jest człowiekiem wybitnym i wyjątkowym, który łączy dar wypowiedzi i dar fantastycznego pióra. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Tadeusz Cegielski, historyk, pisarz w latach 2000-2003, wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski. Dziękuję panie profesorze. Ja bardzo dziękuję za możliwość no, tak szerokiej wypowiedzi i bardzo się cieszę, że tutaj pan profesor Łukasz Roka był Naszym gościem, interlokutorem, bo. No, no i tak dziękuję panu profesorowi Łukaszowi. Ale ujął pewne Sroce. rzeczy: Szapoba. Bardzo dziękuję za to. E, bardzo ja dziękuję, dziękuję panie profesorze. Pan profesor Łukasz Sroka, historyk, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dziękuję także patronom i darczyńcom, dzięki którym możemy spotykać się w klubie ciekawych wszystkiego. Wymienię nazwiska, wymienię, no nie tylko nazwiska, ciekawe historie. To nowy patron. Witam serdecznie w klubie. Pan Jacek Lewiński, serdecznie witam. Jakub Czerniecki, Martyna Makosa, Klub Inteligencji Myślenickiej, Sławek Kuliś, Radek Rębiś, Sławek SQ, Tom Asz. Krzysztof Ratnicyn, Marek Gawron, Grzegorz Piątek, Ion Tichy, Jacek Tarasiuk, Marcin Saramak, Weronika Pawlińska-Dulemba, Basia Ełka, Piotr Zabadala, Roma Bartkowiak Mariusz Szymukowicz, Anna Zawiślak-Woźniak, Paweł Soczewski, Aleksander Czołnik, Maryna Turnał, Małgosia Raszewska, Justyna Rajewska-Majchrzak, Mateusz Droszcz, Michalina Znaniecka, Anna Nowicka, Michał Sobianek, Maciej Hajdul, Michał Henryk, Bartosz Kolber, Anna Szeliga, Michał Szeliga, Bartosz Walter, Jerzy Sienkiewicz, Jakub Dudek, Michał Malinowski, Marcin Koprowski, Joanna Clark, Michał Rogaliński, Waldek Czeszel, Łukasz Kopała, Michał Kasperczak, Alicja Bębenek, Dorota Oleksyn, Grażyna Mazur, Jacek Dubicki, Paweł Tarnik, Łukasz Malinowski, Mateusz Bajda, Marian Myśliwiec. Marek Twardowski, Wojciech Kaczmarek, Arek Szypicyn, Robert Witosławski, Marcin Krupa, Robert Felman, Marcin Lidzbarski, Michał Dudkowski, Marian Czyryca, Paweł Siek, a także wielu anonimowych patronów i patronek. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Wybrane przez siebie suby, duże i małe, jakie Państwo sobie życzą, można wpłacać na konto patronite.pl ukośnik Dziękuję za wszystkie listy. Do Państwa dyspozycji jest adres mailowy klub.ciekawychmałpa.gmail.com i zapraszam na stronę podcastu https dwukropek ukośnik ukośnik klcw.pl, a także na stronę Facebooka i YouTube'a Klub Hanny Marii Gizy. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.